Ta uwaga jest taka, właśnie jak króliczek, że tu zobaczy sałatę, tam zobaczy sałatę, tam zobaczy sałatę, tam zobaczy sałatę i za każdą tą sałatą pobiegnie. I cały kłopot polega na tym, że ja nie mogę tego króliczka kontrolować. Czyli, tak jak my tu rozmawiamy, to gdzieś coś za oknem, co zobaczyłam. A, może to samochód, A jaki to samochód. A, fajnie, ja lubię samochody. Ciekawe, czy moja mała przyjedzie dzisiaj po mnie samochodem. Zaraz pani o coś mówi, ale co mówiła? I mimo tego, że jest ta chęć, żeby tę uwagę trzymać tak na wodzy, żeby ją zarządzać, że jest, znowu, często jest to wszystkie zasoby takie poznawcze, intelekt, fajne, mądre dzieciaki, to jednak nie mogą. Ale te dzieciaki zgłaszają się za, znacznie rzadziej. I nie mogę się skoncentrować, nie, nie mogę doczytać tak. tego pytania do końca. Albo szybko, szybko, szybko. wiem, wiem, mm, wiem, wiem, mm. wiem. Więc popełniam błędy z nieuwagi, nie? Tak. I to jest ta kwestia takiego niedopasowania. To są te wszystkie zdolne, ale leniwe. Dzień dobry, to jest kolejny odcinek Akademii 510.15. Porozmawiajmy o naszych dzieciach. Witam się Joanna Frejus. Moją gościnią dziś jest Marta Cieśla, psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Będziemy dziś rozmawiać o ADHD u dzieci i młodzieży. Dzień dobry. Marta, ty się specjalizujesz w temacie mm, zaburzeń neurorozwojowych właściwie, głównie y, ADHD, ale nie tylko. Powiedz, y, z czym najczęściej trafiają do ciebie rodzice albo, no tak, rodzice wspólnie ze swoimi dziećmi? Y, y, co takiego dzieje się, że postanawiają zwrócić się po konsultację ze specjalistką i zapytać o to, czy dziecko przypadkiem nie ma ADHD? Najczęściej trafiają z tym, że jest po prostu trudno. Czasem trudno jest nazwać, rzadko kiedy rodzic trafia i mówi: Pani Marto, moje dziecko to ma ADHD i ja. To ja, to ja wiem, takie objawy. I tak. I to generalnie proszę tutaj ścieżkę, co my mamy. Aha. Najczęściej jest rodzinie po prostu trudno. Czyli trudno jest dzieciom, trudno jest dorosłym, trudno jest w szkole, bo to jest taki cały system, który jest wokół dziecka. Tak? Bo dziecko mhm. to nie jest taka samotna wyspa. Mhm. Tak? To, to Ono nie działa samo, ono nie istnieje samo. I często jest tak, że szkoła, bo to, bo to jest to miejsce, które najczęściej zauważa jako pierwszy kłopot, mówi: No, jest trudno, wierci się, gada, mhm. rozrabia, nie słucha, gubi przedmioty. No, proszę Państwa. No, zwracamy uwagę pierwszy, drugi, piąty raz. No, jest ta chęć poprawy, widać po tej twarzy, że już nie chce. Mm -hmm. A za pięć minut to samo. Okej. Okay. No dobrze, Marta, ale to brzmi tak. No, wierci się, gada, gubi tam łówki. Brzmi jak dziecko. I to jest cały największy kłopot z ADHD, mm -hmm. że Chodzi tutaj o nasilenie tych wyzwań. Czyli każde dziecko gubi ołówek, mhm. każde dziecko się rozprasza i coś tam chce powiedzieć koleżance. Ale chodzi o to, ile jest tego. Jeśli jest tak, że jest mi bardzo trudno wysiedzieć w tej klasie, że to jak ja siedzę, to mam siedzieć i myślę o tym, że mam siedzieć. To już nie mogę myśleć o lekcji, bo przecież myślę o tym, że mam siedzieć i pani chciała, żebym mm -hmm. siedział. Mm -hmm. To jest takie trudne, takie zasobożerne, że mam się utrzymać w tym siedzeniu. Bardzo, mm -hmm. bo ten ruch mnie od środka wręcz wywierca. Mm -hmm. Z drugiej strony, jeśli coś słyszę, no to już przecież ja wiem, już chcę odpowiedzieć, nie? A pani nauczycielka, rozumiem też, mówi, no ale zaraz, jest 20 innych dzieci w klasie, poczekaj. Mm -hmm. Ale ja nie mogę poczekać. Mm -hmm. Tak? W domu wracam, mówię, że zrobię, zaraz odrobię te lekcje, no ale już jestem zmęczony, już mi leci. No, no. i rodzice mówią, no, widzę, że chce, siada do tego biurka. Ale weźmie długopis. A mu się przypomni, że chce jeść, a że chce pić. I to jest wszystko w ramach normy, ale jeśli tego jest dużo, jeśli każdy dzień kręci się wokół tego, że trzeba wstać, ubrać się, wyjść o czasie... A gdzieś jest moja skarpetka, a nie mam skarpetek, a zapomniałem, a nie zrobiłem. Mhm. Jeśli y, nauczyciele każdego dnia zwracają uwagę, że gada, że rozrabia, że się kręci, albo że kogoś popchnie, tak, to zaczyna być po prostu bardzo, bardzo ciężko. Mm, Okej. Okay. To jest tak, bo mam takie wyobrażenie, jak słucham o tych objawach. Yy, czy to jest tak, że dzieci, które. Przejawiają tego typu objawy. Trafiają do ciebie gabinetu też no, razem z rodzicami, którzy mówią o tym, że no to nasze dziecko jest jakieś niegrzeczne. Tak, choć chyba mm. już coraz rzadziej. Mm -hmm. Wydaje mi się, że jest taka zmiana wśród rodziców, że raczej rodzice widzą, że jest trudno mm -hmm. im szkole mm -hmm. dziecku. No, oczywiście pojawia się gdzieś tam niegrzeczne, ale wydaje mi się, że. Takie chyba miejsce i rozmowy, nie? Też pomagają w tym, żeby zobaczyć, że to nie jest do końca tak. Mhm. I że to, to jest, ale jest taka łatka, i z tej łatki bardzo trudno się wygrzebać, szczególnie w szkole. Mhm. Tam, gdzie jest jednak dużo dzieci, i kiedy ta synergia dzieci jest bardzo ważna, bo jeśli moje jedno dziecko w klasie, czy dwoje, czy troje jest takich wiercących, gadających, yy, głośnych. Yy, to cała reszta też ma trudności w tym, żeby pracować. Na no pewnie. Plus to jest takie środowisko, gdzie no jednak to ocenianie, również zachowania jest niejako wpisane w instytucje, nie. Więc pewnie to dziecko też dużo na temat um, siebie słyszy, więc ta łatka niegrzeczności um, no idzie za tym dzieckiem, ale też w tym dziecku się pojawia, prawda? Tak, ale mm -hmm. tu jest jeszcze jeden kawałek. Kawałek niedopasowania. Mm -hmm. Czyli jeśli jest tak, że ja. Jestem taką żywą osobą i tak się to we mnie dzieje. Po prostu dzieje. temperamentalnie. Tak. No to jest ten kawałek niedopasowania, że jeśli ja jestem na tej lekcji i nie mogę wysiedzieć, no to odnoszę mniejsze sukcesy edukacyjne, mm. nie? Czyli zmniejszam tą szansę albo jak dostaję sprawdzian i widzę, że tam jest tak dużo napisane, to dobra już. I nie mogę się skoncentrować, nie, nie mogę doczytać tak. tego pytania do końca. Albo szybko, szybko, szybko. wiem, wiem, mm, wiem, mm. wiem, wiem. Więc popełniam błędy z nieuwagi, tak. nie? I to jest ta kwestia takiego niedopasowania. To są te wszystkie zdolne, ale leniwe. Aha. No i to są te osoby, które pomimo, że tak wiem, 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 popełniają błędy. No i przez to no, mają taką historię porażek. Nie? Która bardzo wrasta w człowieka. Hmm. I dlatego to zgłaszanie się, tak, do e, psychologa, e, do psychiatry jest tym, co pomoże wy, wyciągnąć, że to nie jest tak, że ty nie chcesz. Hmm. I to, że to nie jest twoja wina. Absolutnie tak. Hmm. To I tu mamy taki kawałek, który jest w miarę prosty. Czyli jest takie dziecko, które przeszkadza, wierci się, kręci, tak. które jest takie intensywne, ale to jest tylko jeden. Typ. Tak, to ważne. Bardzo często, żeby nie powiedzieć zawsze, jak rozmawiamy o ADHD, to zobaczmy też odruchowo rozpoczęłyśmy od tego typu ADHD, prawda? Tego podtypu, że tam wierci się, że nie może wysiedzieć, że jest taki nadpobudliwy ruchowo, impulsywny. Hmm? Bardzo mało osób wie, o tym, że ADHD ma różne podtypy i że istnieje też taki podtyp, który wcale nie będzie się wiercił i wcale nie będzie yy, taki nadpobudliwy i, i, i impulsywny, yy, albo będzie rzadziej, a zamiast za to będzie Hmm. Jego uwaga będzie biegać jak króliczek. Mówimy mm -hmm. wtedy o zaburzeniach uwagi, a tak, tak. naprawdę o dysregulacji tak. uwagi. Tak, w środku będzie bardziej rozbiegane to dziecko, prawda? Tak, Mogłybyśmy to tak. Mm -hmm, spróbować, że ta opisać. uwaga jest taka, właśnie jak króliczek, że tu zobaczę sałatę, tam zobaczę sałatę, tam zobaczę sałatę, tam zobaczę sałatę i za każdą tą sałatą pobiegnie. I cały kłopot polega na tym, mm -hmm. że ja nie mogę tego króliczka kontrolować. Czyli, tak jak my tu rozmawiamy, to gdzieś coś za oknem, co zobaczy a może to samochód? A jaki to samochód? A fajnie, ja lubię samochody. A ciekawe, czy moja mama przyjedzie dzisiaj po mnie samochodem. Zaraz pani o coś mówi, ale co mówiła? Ale o czym? O czym jest ta lekcja? Nie, nie wiem, beznadziejnie, już nie potrafi, nie ma sensu. Mm, mm, dokładnie. Hmm. kurczę, może porysuję, może bym narysowała. Może wtedy się skupię, nie? I, i mimo tego, że jest ta chęć, żeby tę uwagę trzymać tak na wodze, żeby ją zarządzać, że jest znowu. Często jest to wszystkie zasoby takie poznawcze intelekt, fajne, mądre dzieciaki to jednak nie mogą. Ale te dzieciaki zgłaszają się za, znacznie rzadziej. Mhm. Mm bo to się po prostu nie kojarzy za DHD, prawda? To nikomu nie przeszkadza. Mm -hmm. O, właśnie, bo to jest w środeczku. I to mm -hmm. jest cały kłopot, że jeśli te problemy nie przeszkadzają nauczycielom, rodzicom, kolegom, no to cóż, po prostu z nim jest coś nie tak, mm -hmm. czy z nią. Bo częściej to jest takie widoczne u dziewczynek. Tak, ty nigdy niczego nie kończysz. Co chwilę tam już ci tu kupiliśmy i rakiety do tenisa, i siodło do jeżdżenia na koniu, i coś tam, i coś tam. I ciągle tam pięć minut coś ci się podoba, i zaraz, i zaraz zmieniasz zainteresowanie. Ile razy można ci przypominać, mhm. żebyś wziął kąpielówki na basen? Czemu nie sprawdziłeś w kalendarzu, czemu nie zapisujesz? Który to już strój na WF ci kupuje w tym semestrze? Mhm. Mhm. I znowu tak, jak tam dostaję dużo takich jasnych komunikatów, że coś jest ze mną nie tak, to tutaj znowu dostaję komunikaty, tak. tylko rzadziej jest szukanie na zewnątrz. Mhm. Raczej to z tym dzieckiem. Tak. Nie? I tutaj jest cały kłopot, bo ta grupa dzieciaków trafia, i trafia kiedy? Wtedy, kiedy jest powikłanie depresją, mhm. wtedy, kiedy jest powikłanie lękiem, wtedy, kiedy są bóle brzucha, bóle tak. głowy, wtedy, kiedy zaczyna się robić naprawdę trudno. I wtedy, kiedy otoczenie już musi to zobaczyć. Tak, bo dziecko nagle przestaje dobrze funkcjonować, bo na przykład właśnie jest w depresji albo w takim nasilonym lęku, które często są właśnie połączone, czy gdzieś no, częściowo wynikają z tego, tak? Jak bardzo dużo negatywnych komentarzy to dziecko będzie dostawać nie? na temat tego, jak bardzo się nie może skoncentrować, dokończyć tego, co zaczęło i tak dalej. Ale też na przykład może zacząć się bać tych wyzwań. Które ma przed sobą, prawda? Bo jeżeli ja mam poczucie, że nie jestem w stanie się skoncentrować na tych lekcjach, jakoś czuję, że zawalam, że, mm, że znowu nie zrobiłam tego zadania domowego, bo coś mnie tam innego przyciągnęło, bo już miałam zrobić, napisać, ale tam chciałam tylko sprawdzić w słowniku jakieś słowo i o, a tutaj było coś ciekawego, obok słownika na półce coś tam leżało. Ja, ja, ja. To, to, te, to takie dziecko może zacząć mieć poczucie, że ono po prostu nie daje rady w tym systemie, który od niego ciągle coś wymaga, i może się zacząć bać, nie? I o ile mówimy tylko o systemie, to jest pół biedy, mhm. ale to jest tak, że w ADHD objawy występują w każdym środowisku. Tak tak, to jest kluczowe, że to nie może być tylko szkoła, mm -hmm. albo tylko dom, tylko ono się rozlewa. Więc jeśli ja w rozmowie nie jestem w stanie się skupić, mm -hmm. bo ktoś mi coś mówi, koleżanka i ja już chcę coś powiedzieć, no to albo przerywam i oj, znowu ta za, zarozumiała Marta, nie? Mm -hmm. Jej zdanie mm -hmm. jest najważniejsze. Mm -hmm. Albo tak bardzo trzymam, żeby nie zapomnieć, nie zapomnieć, że się nie skupiam na nie tym, słucham. co ty mi mówisz, mm -hmm. bo ja chcę powiedzieć im, i żeby to powiedzieć, to muszę bardzo się trzymać, no to znowu dostaję negatywne komentarze, więc znowu co? Izoluję się często, bo to jest bardzo często u dzieciaków z ADHD, że one mm -hmm. się izolują, mm -hmm. tak? Czyli mają taki kłopot z tym, że, że to jest takie kłopotliwe, no i znowu mogę za, zapłacić za to lękiem, tak? Czy depresją, czy odrzuceniem. I to nie jest tak powiedziane, że jeśli ja jestem taki właśnie pod typem hiperaktywnym czy impulsywnym to będę miał mniej kłopotów, a jak właśnie mam tą dysregulację uwagi, to y, może więcej albo mniej, to tak nie działa. Generalnie człowiek jest młodszy, czyli te przedszkolaki, pierwsza klasa podstawówki, no to bardziej kolegom przeszkadza, jak ja im tam wyrywam, zabieram, mm -hmm. nie? Przepycham się, taki jestem... Mm. Pierwszy muszę, e, a tak. potem, znowu, jak robi się nastolatkiem i te relacje są ważne, i tu muszę komuś coś przynieść, dotrzymać słowa, tak. pamiętać o urodzinach, odpisać, a ta e, hiperaktywność spada albo jest atrakcyjna, uh -huh. bo jestem żywy, fajny, tak. no to ten podtyp, właśnie z tą dysregulacją uwagi zaczyna być trudniejszy, nie? Zapomniałam odpisać, zapomniałam, tak, o urodzinach albo 30 razy. Napisałam te um, życzenia, ale w głowie. Mm -hmm. Mm -hmm. I niesie to ze sobą koszta. I to są koszta, mm -hmm. których my nie zobaczymy, bo ono jest w świecie dziecka, nie? Mm -hmm. Więc to nie jest tylko kontekst szkolny. To jest kontekst całego życia, bo ADHD jest przez całe życie. Z nim się najprawdopodobniej rodzimy mhm. i najprawdopodobniej umieramy. Mówisz najprawdopodobniej, bo nie ma jeszcze takich badań, które by nam dodawały pewność? Bo wiemy, że są geny, ale te geny muszą być aktywne. Mhm. Więc y, my wiemy, że niska waga urodzeniowa, wiemy, że palenie, alkoholu w y, palenie papierosów, e, alkohol w ciąży, tak? Że przemoc, że zaniedbania, że to wszystko jest tym, co może aktywować mhm. ten gen, no ale może też się nic nie zadzieć. jest. I to też jest tak, że w rodzinach jest najczęściej więcej niż jedna osoba. Mhm. I to też jest coś, co rodziców e, powstrzymuje, bo mówią. Pani Marta, ale ja też taki byłem. W sumie mhm. to nadal jestem. Czy ja też taka byłam? No tak. Bo... I to jest jako argument, że to jest normalne. Tak. Ludzie tak mają generalnie. Ja tak miałam, moje dziecko tak ma. Moja mama Moja tak mama miała, tak... nie? Mój brat. I, I nie widzimy, że to jest pewna różnorodność. To mhm. jest piękne z jednej strony, a z drugiej strony jednak to dziedziczenie jest do 70%, tak. nie? I wtedy, jak zaczynamy z tym rodzicem rozmawiać, to się okazuje, hmmm. A może ja nadal to ma? A co się leczy? Mm -hmm, tak, to jest też ciekawe, nie? że czasami do gabinetu trafiają rodzice w sprawie dziecka i w toku terapii e, sami e, się o sobie dowiadują bardzo dużo nie? i zaczynają e, być może terapię dla siebie. Czasami tak się dzieje. Jak jesteśmy przy procentach, mówisz o dziedziczalności na poziomie 70%, no dobrze, a rozłożenie w populacji? Bo wiesz, teraz jest trochę tak, że gdzie nie przystawisz ucha, to ktoś ma ADHD, albo zespół Aspergera, albo jeszcze jakiś inny kawałek neuronietypowości, neuroróżnorodności, ja też bardziej wolę ten, to sformułowanie. Na ile to jest możliwe? Co nam pokazują statystyki? Ile, jaki procent dzieciaków faktycznie ma ADHD? 5-7%. Okej, okay. czyli w takiej klasie rzeczywiście za naszych czasów, znaczy za moich czasów, to takie 35-osobowe klasy, no to rzeczywiście kilkoro dzieci, nawet statystycznie, się mogło w takiej klasie znaleźć. Absolutnie tak. ADHD mhm. jest najpopularniejszym wyzwaniem neurorozwojowym. Mhm. I na świecie najczęściej zajmują się nim lekarze pediatrzy. Mhm. Tak, tak jest w bardzo wielu krajach. A w w Polsce nie słyszałam, żeby pediatra się zajmował diagnozą, na terapią to już na pewno nie. No to jeszcze mam nadzieję przed nami. Aha. W Polsce jest leczenie i diagnoza należy do psychiatrów, a wspieranie Aha. tego procesu do psychologów, tak? Okej, okay. czyli powiedziałaś trochę o objawach takich bardziej znanych, bardziej typowych, że to dzieci, które podejrzewamy o ADHD, to są dzieci bardzo ruchliwe, to są dzieci często impulsywne, to są dzieci, które, którym trudno jest też regulować takie pobudzenie, tak? czyli te dzieci, które będą właśnie tak, w taki bardziej intensywny sposób, się się wypowiadać, albo jakoś zabiegać o miejsce. Czasami, szczególnie u młodszych dzieci, to są też takie zachowania, które nazywamy agresywnymi, prawda? Mm -hmm. I to jest taka agresja impulsywna, tak? tak? Czyli kogoś popchnę, przepchnę, zabiorę tak. i to nie wynika z tego, że ja chcę ci zrobić przykrość. To nie, że sobie planowałem przez trzy tygodnie, że ci tam nogę podłożę na WF-ie, tylko... Tylko teraz mm -hmm. ja już po prostu nie mogę pomieścić, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Bo to jest cała kwestia, bo mówimy o impulsywności, a my jeszcze wiemy z badań, że tak naprawdę chodzi o taką znowu dysregulację emocjonalną. Czyli mm -hmm. ja się bardzo szybko wzbudzam, jak się cieszę, to się szybko cieszę, mm -hmm. ale jak się złoszczę, to też szybko się złoszczę, to mm -hmm. się odpalam w sekundę. Mm -hmm. I faktycznie tak jest na poziomie biologicznym. My wiemy, że u dzieciaków ten kortyzol po prostu szybciej skacze tak. i na wyższy poziom. To jest w ogóle też bardzo ważne, żeby rozumieć, że ADHD jest po prostu jakby zakorzenione w budowie i funkcjonowaniu mózgu, układu nerwowego a nie nie istnieje? A nie nie istnieje? A, kurczę, czekaj. Jak to no to jak to jest w końcu? Istnieje czy nie istnieje? Idźmy do diagnozy. Mhm. Jak się w Polsce diagnozuje ADHD? No... Ja bym sobie jakoś tak marzyła, żeby, żeby neuroobrazowanie było włączone w proces diagnozy. Ale po co? Ehm, no wiesz, bo to wtedy widać. A czyli nie możemy zobaczyć objawów, no. nie możemy zobaczyć cierpienia. Musimy mieć dowód, że na pewno tam jest. Właśnie na tym polega cały kłopot. Masz rację, że przecież cała diagnostyka właściwie taka wokół zdrowia psychicznego opiera się po prostu na obserwacji zachowań, nie? I na cierpieniu, mm, bo jeśli cierpieniu. nie mamy spełnionego kategorii e, niedopasowania, czyli tego, mm -hmm. że jest mi trudno w tym otoczeniu i cierpienia, to mm -hmm. nie mamy zaburzenia, koniec kropka. No tak, może być tak, że ktoś doświadcza łagodnych objawów albo doświadcza dobroci dopasowania. Nie? Czyli to środowisko, w którym funkcjonuje, jest po prostu dopasowane do potrzeb tej osoby, w związku z czym ta osoba nie doświadcza cierpienia. Dokładnie tak, i mm -hmm. dlatego. Absolutnie. I wtedy to, co byłoby widoczne w obrazie, y, na przykład tutaj, tam mniej cukru, tak? y, czy, czy cokolwiek innego, y, dawałoby łatkę osoby z trudnościami, podczas gdy ta osoba właściwie tych trudności tak na co dzień nie doświadcza, albo ma świetnie, świetne sposoby na kompensowanie. Tak, mhm. ja byłabym daleka od słowa łatka. Mhm. Tylko generalnie jest tak, że nie każdy potrzebuje terapii, pracy, leczenia. Nie, ja słyszałam, że każdy powinien mieć swojego terapeutę. Ja myślę, że zdecydowanie nie. Dopasowujmy to do tego, co człowiek potrzebuje. Mhm. Jeśli mały człowiek czy średni człowiek potrzebuje wsparcia, to diagnoza się koncentruje na tym, gdzie jest ci trudno, jak to działa. I co my możemy dla ciebie zrobić? Czyli co możemy z tym dalej? I niestety nadal najlepszą diagnozą i tak mówił wszystkie zalecenia, jest dobry wywiad i obserwacja. Mm. My się oczywiście wspieramy, tak? Czyli badamy na przykład intelekt i funkcje poznawcze. No ale nie po to, żeby zobaczyć, że jest trudno, tylko po to, żeby zobaczyć, okej, okay, ty się lepiej uczysz słuchowo czy wzrokowo? Czego lepiej potrzebujesz, tak? Nie po to, żeby to zobaczyć na papierze, bo jak się dzieciak kręci, wierci, zapomina, jest przygotowany, a idzie na sprawdzian i nie zauważa, że jest jedna strona pusta testu, bo trzeba było go odłożyć, to ja nie potrzebuję do tego wyspecjalizowanego testu, prawda? No tak. Znaczy mam nadzieję, bo wyobrażam sobie, że wiele osób, wielu rodziców yy, potrzebuje. Tak. Żeby ale... przestać myśleć o swoim dziecku jako o leniu mhm. na przykład, nie? I to jest, y, mówimy o diagnozie, więc mhm. diagnozę stawia lekarz psychiatra, mhm. więc jest to jednak osoba po takich samych studiach jak pan doktor czy pani doktor ortopeda, mhm. a jakoś rzadko nam się mówi, ty to jesteś trochę leniwy z tą nogą, nie? Może byś ją bardziej poruszał. Tak, jak jest albo, albo ze wzrokiem. Najczęstsza analogia DHD to jest do wzroku, tak? Jakbyś tak się wysilił, to byś przeczytał z tej tablicy. Mm -hmm. nie? A to jest taki sam lekarz, tylko że sposób jego yy, diagnozy jest. Poprzez obserwację i wywiad, tak? Mm -hmm. Poprzez e, badanie może zlecać oczywiście dodatkowe badania. Często to są badania w kierunku alergii, czy czasem genetycznych, jeśli widać, że jakaś jest budowa nietypowa, czy innych, prawda, mm -hmm. które lekarz zauważa. Badanie słuchu, tak? z ADHD często się wydaje, że nie, nie słyszą. Nie słyszą, tak, one no? po prostu nie zwracają uwagi. Tak. E, I nie, nie one nie zwracają uwagi. Mm -hmm, ich, ich, uwaga, uwaga, nie, ich uwaga nie zwraca uwagi. Tak, ich uwaga nie pokierowała się w mm -hmm. tym kierunku. Bo jeśli myślimy, że ktoś nie zwraca uwagi, tak, masz rację, to, to jest wola. Tak. A to nie ma woli. Ta wola jest jak zajączek bez tak. stresury. Tak, to ważne. No, no. właśnie, Oczywiście. nie? I mamy ten kawałek diagnozy, która jest diagnozą taką psychiatryczną, często wspieraną, psychologiczną, tak? Czyli mhm. często trafia się najpierw do psychologa, psychologa dziecięcego. Tak, dzień dobrze mamy problem, jest nam tak. trudno. Mhm. I wtedy psycholog jest w stanie wesprzeć i wyłapać. Okej, okay. czyli um, właściwie ta ścieżka, i ona chyba jest... Um, Dobrze ułożona, kiedy tak wygląda. Najpierw trafiamy do psychologa, dzień dobry, z czymś tam jest trudno, nie wiemy o co chodzi, potrzebujemy wsparcia. Albo na przykład no, czytaliśmy sobie, czy słyszeliśmy taki podcast na temat, i nam się wydaje, że tu coś może być, y, 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 coś może być na rzeczy, i przyszliśmy jakoś tak sobie porozmawiać o tym. Więc najpierw gabinet psychologiczny. Psycholog ten wstępny wywiad przeprowadza podczas takiej konsultacji i jest w stanie zasugerować, proszę Państwa, rzeczywiście, być może coś jest na rzeczy, to tak, troszkę tak brzmi faktycznie. Tutaj jest psychiatra, który się tematem zajmuje. Zapraszam tam na diagnozę. Mhm. Tak, ale możemy, na przykład, jeśli mamy wskazanie ze szkoły jasne, albo psycholog mhm. szkolny, czy przedszkolny pokierował, od razu się pokierować mhm. do psychiatry. To nie jest tak, że ta ścieżka jest jakoś. Żeby jasna. już to podejrzenie ADHD konkretnie tak. się pojawia. Pojawia mhm. i możemy od razu do psychiatry. Mhm. I, I to jest taka ścieżka, która jest ścieżką dobrą, bo żaden inny, jakby, mm, specjalista, tak? to, to nie jest tak, że jeśli psycholog nam powie, dobra, nie ma. To też yy, możemy. Jeśli mamy przekonanie, że tam jest, Aha. zawsze możemy się udać do lekarza. Okej. Okay. Yy, no dobrze. Czyli yy, trafiamy na diagnozę. Yy, ile trwa taka diagnoza? Trudno stwierdzić, mm -hmm. bardzo to jest indywidualne. Czyli zależy od tego, jak silne są objawy. Na przykład, czy mamy zebraną dokumentację, dobrze jest zabrać ze sobą opinię ze szkoły, mm -hmm. tak, pozbierać, przynieść książeczkę zdrowia, wszystkie tam wcześniejsze świadectwa, to z jeden, trzy, czy gotowość szkolną, tak, żeby zobaczyć to dziecko na przestrzeni życia. Mm -hmm. tak? Im więcej mamy takiej zebranej dokumentacji, tym my specjaliści więcej jesteśmy w stanie z niej wyciągnąć, wtedy jest trochę sprawniej i szybciej. Jasne. Kiedy tego nie nie ma, to specjalista prosi na przykład o wypełnienie konkretnego formularza przez, nie wiem, wychowawcę, wychowawczynię albo właśnie psychologa szkolnego, jeżeli był z nim czy z nią wcześniej kontakt i tak dalej. Tak, i są na przykład takie trójstronne, e, wystandaryzowane, czyli takie dobrze sprawdzone formularze, kwestionariusze, że wypełnia je dziecko, wypełnia je rodzic i wypełnia nauczyciel, i wtedy widzimy, jak nasilenie objawów mm -hmm. widzi każda ze stron. Tak? To jest bardzo fajne, że tak, że po pierwsze można to porównać, ale szczególnie mm, myślę sobie, ważne jest to, że taki formularz wypełnia też dziecko, tak. że tego się nie odbywa nad, ponad jego głową, tak. Tylko na podstawie tego, co opowiada rodzic, A, bo. Tam, 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 tam. Tylko, yy, yy, tylko też na podstawie tego, co dziecko samo zauważa, bo przecież ono jest największą skarbnicą wiedzy na temat tego, co się dzieje w środeczku. Nie? I szczególnie te dzieciaki, które będą miały ten podtyp z dysregulacją uwagi, mm -hmm. czy z zaburzeniami uwagi, będzie pokazywało więcej objawów niż widzi otoczenie. No jasne. I Dokładnie to jest tak. jakby takie, takie kluczowe. Ale tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. Dlatego, że my odnosimy dziecko zawsze do jego normy rozwojowej. Mm -hmm. Czyli dzięki temu, Specjalista może porównać, czy to zachowanie jest normatywne, czyli czy większość dzieci tak ma, czy nie ma. Tak? I to jest niezwykle ważne, że rodzice pytają, pani Marto, no ale gdzie jest ta granica? No my specjaliści wiemy, gdzie jest ta granica, bo wiemy, jak dzieci w wieku się zachowują. I druga jeszcze ważna rzecz, że musimy porównywać do płci. Czyli mm -hmm. na przykład ruchliwa dziewczynka będzie czym innym niż ruchliwy chłopiec. Mm -hmm, dokładnie. Ona będzie gaduła, ona będzie kręcić włosy, dotykać, opowiadać. Czyli że inaczej chaos. ta ruchliwość będzie wyglądać, w tym sensie. Tak. Mm -hmm. On, to nie muszą być takie wielkie, duże ruchy tak. zamaszyste, taka potrzeba to jest, dużego tak, ruchu. Tak, bardzo ważne o czym mówisz, dlatego że my przecież wiemy, jak bardzo niedodiagnozowane są dziewczynki, no i kobiety, co za tym idzie, prawda? Jak jak bardzo widzę, jak się uśmiechasz, chyba wiem, o czym to jest, jak bardzo wiele z nas funkcjonuje, wiesz, spokojnie, do trzydziestki i dalej, z takim poczuciem, no właśnie, z historią porażek, z poczuciem, że ja to się nie umiem nie spóźnić, taka jestem beznadziejna, zawsze, zawsze na ostatnią chwilę wszystko robię, nie mogę zapamiętać, pięćdziesiąt razy się wracam do domu, bo ciągle czegoś zapominam i tak dalej, tak dalej. Um, funkcjonujemy przez kilkadziesiąt lat, nawet nie wiedząc, nie mając świadomości, że to może być niezdiagnozowane ADHD, którego doświadczamy od dziecka, po prostu. Tak, i to jest ciekawe, że chłopcy są diagnozowani przeciętnie w wieku lat 8, uh -huh. a dziewczynki 17. Uh -huh. no właśnie. A to, o czym mówisz, to po 30, to jest tak zwany Mamifaktor. Tak, kiedy Czyli kobieta trafia... zostaje mamą i już się nie da ogarnąć. Po Dokładnie prostu. tak, a mm -hmm. do tego jeszcze dziecko zaczyna statystycznie rzecz biorąc mieć swoje wyzwania, tak. więc trafiam do specjalisty, nie? Tak. Ale generalnie ta dysproporcja między kobietami i mężczyznami w ADHD jest widoczna, ale ona w statystykach, ale ona jest widoczna tylko jak bierzemy pod uwagę diagnozę, jak robimy takie badania. Po populacji wszystkich pytamy, mm -hmm. to się okazuje, że jest równo. No właśnie. Mm -hmm. No dobrze. Mamy diagnozę. Terapia. Ha. I mm -hmm. to jest moja ulubiona część. O nie, zostawiam ją na koniec. Tak. Nie mamy tyle czasu chyba, ale dobra, tak, dawaj. Bo ona jest bardzo prosta. A. Mm -hmm. ADHD jest z człowiekiem całe życie. Mm -hmm. ADHD nie, wo nie da rady wyleczyć. Tak. No chyba, że nie sobie mamy. wymienimy głowę. Pozostaje nam układ nerwowy, no, no be, hormonalny. Nie, nie wchodźmy, okay. to nie wystarczy wymienić mózgu. Ale jest tak, że my musimy się za DHD nauczyć żyć. Mm -hmm. I najważniejsza jest psychoedukacja. Mm -hmm. Czyli zrozum, jak działa Twoje dziecko, zrozum, jak działa jego mózg. A DHD ma trzy rzeczy, na które działa: ciekawe, szybka nagroda, mm -hmm. albo nowe. Mm -hmm, new shining thing. I to jest to, za czym ta ADHD biegnie. Mm -hmm. I jeśli będziemy rozumieć, że tak działa, jeśli będziemy rozumieć, że człowiek nie może się nie ruszać, jeśli zrozumiemy, że uwagą nie mogę zarządzać, że się nie skupiać, tylko muszę ciągle tworzyć nowe kartki, plany, przypomnienia, mm -hmm. muszę nakładać okulary, okulary na objawy I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz znowu. Terapia dzieci za DHD? Można, ale po co? Generalnie ma się <laughs> zmienić otoczenie, <laughs> dom, nauczyciel. Muszę dawać krótkie polecenia, muszę ciąć sprawdziany po zadaniu. Muszę y, mówić, Krzysiu, a jakie masz dzisiaj lekcje? Przeczytaj basen. Hmm, i co powinieneś mieć na basen? <laughs> Strój, nie? Czyli muszę uczyć dziecko zarządzania, tak. tworzenia, przystosowywania, muszę dać mu możliwość ruchu. Tak. I to jest siła, bo dziecko się nie zmieni. Nie ma mocy. Czyli jak chcemy iść do specjalisty albo specjalistki po to, żeby tam tu jakąś śrubeczkę dokręcić i po prostu tak poprawić, żeby, żeby ono się stało jednak takie spokojniutkie albo takie właśnie skoncentrowane. No to to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Więc warsztaty dla rodziców jest to, są taką interwencją mhm. bardzo potrzebną. Czyli w ramach terapii ADHD dziecka, najważniejsza jest psychoedukacja rodzica. Zdecydowanie mhm. tak. I musimy mieć świadomość, że na objawy ona nie będzie miała wpływu, mhm. ale będzie miała wpływ na funkcjonowanie rodziny, żeby nam się żyło po prostu lepiej. Jasne. No, i mamy leki. ADHD jest czystą biologią, więc tam, gdzie objawy są przynajmniej. O średnim nasileniu albo wysokim, mhm. po prostu bierzemy leki. Jest. Tak jak ludzie zakładają okulary, albo tak jak biorą insulinę. I ponieważ czegoś brakuje, i musimy to wzmocnić. I to nie jest tak, że to jest porażka. Ostatnia kropla, albo nie jest tak, że nasze dzieci, jak to my je uzależnimy, bo wiemy, że przyjmowanie w leków w dzieciństwie na DHD, jak mama DHD, zmniejsza ryzyko uzależnień w dorosłości. Mm, no tak, bo jeżeli mówimy o dysregulacji emocji, to osoba może zacząć szukać innych sposobów na regulację, prawda? Tak, a do tego mm -hmm. jeśli ja nie mogę się skupić, ale leki robią nie mniej, nie więcej, jak to, że ta uwaga, mogę nie lepiej po prostu zarządzać. Mm -hmm. No to co? No jestem głupi, słaby, leniwy, nikt mnie no, nie akceptuje. No to albo idę w samoleczenie i szukam substancji, które mnie wzmocnią, mhm. albo idę w ucieczkę. No tak, no tak, bo nie chcę tego czuć, że jest mi smutno, jest mi przykro i jestem beznadziejna, albo beznadziejna. Ale DHD to nie są, wiesz, tylko y, ciemne strony. No oczywiście. I ADHD to jest cała, cała masa mocy. Jeśli właśnie dlatego ta psychoedukacja jest kluczem. Tak. Zrozum, jak działa Twój mózg. Tak. Zrozum, gdzie jest Twoja mocna strona. Zrozum, jak możesz z niego skorzystać, bo jak ewolucja coś zabiera, to najczęściej coś daje. Tak. Super fokus w ADHD, cudowna sprawa. E, działanie długo, jeśli jest ciekawie, mhm. stawanie się ekspertem w chwilę. Świetne działanie pod, w takich sytuacjach, kiedy inni wysiadają, bo stres, bo nerwowo, bo szybko. Tak, choć będzie taka część osób z ADHD, mhm. która pod presją w ogóle nie zadziała. Tak, bo się przeciąży, prawda? Bo się przeciąży. Mhm. Więc mamy tu bardzo szeroki e, wachlarz. Mhm. Więc... To jest to, że zrozumnym. I teraz na takiej światowej konferencji w Amsterdamie było powiedziane tak: wspierajmy rodzinę, ponieważ musimy dawać im rezyliencję, czyli to, żeby one wiedziały, że sobie poradzą z każdą porażką. Że ich nie złamie i uczmy ich rozwiązywania problemów, bo z ADHD problemy będą ciągle. Tego musimy się na to przygotować. I to, w czym możemy wyposażyć rodziny, to to, że one będą na tyle silne, że powiedzą: Dobra, mamy kłopot, to co robimy? Jak działamy? I jak to będziemy mieć, jak ta rodzina będzie miała fajną więź i takie zaufanie do siebie i będzie się lubić, mhm to naprawdę z tego ADHD wychodzą ekstra rzeczy, nie? Bo to tak. są fajne, ciekawe, barwne jak rodziny. przestajemy walczyć z problemami, to tylko po prostu je zaopiekowujemy, nie? Jakoś zajmujemy się, rozwiązujemy je, to potem zaczyna się, czy otwiera się cała ta duża przestrzeń, w której możemy zacząć też po prostu widzieć ogromne pozytywy tego, że to ADHD jest. Zacząć czerpać z tego jak z zasobu. Bo to jest zasób, tylko musimy go odkopać jak z kopalni, potem trochę wyszlifować, ale potem już jest elegancko. <laughs> bardzo Ci dziękuję, Marta, za tę rozmowę. Myślę, że bardzo ważną i taką y, otwierającą, i też niosącą bardzo dużo y, nadziei nie? w takim problemie, który wydaje się dla bardzo wielu z nas po prostu trudny, jakoś nierozwiązywalny. A Państwa serdecznie zapraszam po więcej na nasz blog www. 51015kids.eu ukośnik blog. Do zobaczenia. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj nasz kanał.